SUV-y to są takie samochody, no nikt nie wie po co one są, no. Są, bo są. Ty, a może bym tego Dodge'a wziął? Dodge wygląda fajnie, dobra, to jest pierwszy kandydat. Tylko Dodge'a już mam. Może jest coś, czego nie mam, bym sobie kupił. BMW X5, no X5 też już jest okrojona. Oklepana, no. Wszyscy mają te X5. Lego też nie mamy Lego, no z Lego nie ma. Ty zobacz, co to za samochód. Pierwsze widzę. What? Ja nie wiedziałem, że nawet w tej grze jest taki. Dobra, są już SUV-y. Muszę tą Porsche'awę później ogarnąć. Biorę sobie teraz mojego Dodge'a. Ja biorę Dodge'a. Gdzie jest Dodge? W klasie A jest tylko, niestety, więc jak będziemy jechać wyścigi, to niestety. Nawet chyba nie maluję, podoba mi się biały kolor. Jakie wielkie, jaka wielka buda, zobacz. Czyli co, robimy zlot SUV-ów. Ten ma w ogóle, skąd on ma tego Cadillaca? To jest chyba jakiś unikalny czy coś. Jest, są dwie, nie, jest jedna Porsche'awa, jest tam Maserati, jest klasa G. Jest BMW X5. Jedziemy, dobra, gdzie jedziemy? Musimy sobie wyznaczyć. Ja ostatnio coś tam znalazłem, jakąś miejscówkę do zlotów. Gdzie to było? Zawracamy. Jakie wielkie klocki jadą, nie? Ej, podoba mi się ten Dodge. Tylko zobaczcie, jaka wielka bryła z tego jest, nie? Nawet go jakoś nie tunigowałem ani nic, po prostu. Taki się urodził, to taki jest. Jadę nim. Ktoś nade mną przeleciał. What the fuck? Co to było? Co tu się dzieje? Ktoś na internecie z McDonalda chyba gra. Ja nie wiem, czy to nie jest czasem Macan. Macan to jest taki crossover, ale możemy uznać, że to jest SUV, no. Ten z tyłu, to jest Panamera, czy... Nie Panamera, jaka Panamera, Cayenne. I chodziło o Cayenne'a, nie? Cayenne to jest SUV, a Macan to jest... A to chyba Cayenne'ka jest, Cayenne'a jest taka duża. I ona też była jakaś trudna do zdobycia, nie? Czy coś? Jedziemy, tam jest fajna taka miejscówka, taka farma, można wjechać sobie do garażu. Tylko trzeba najpierw jakieś tam kartony zniszczyć w środku i można wjechać. Kurde, ale wyobraźcie sobie takim SUV-em 250 km na godzinę jechać. Już się nie da skręcać przy takiej prędkości, Jesus. Ej, Hammer to nie SUV, to jest SUV też. Tak myślę, nie? Hammer to jest SUV, zdecydowanie. Ten H1 Alfa. Chociaż H1 Alfa to już taka bardziej ciężarówka. H2 to jest chyba bardziej SUV. H2, H3. Któryś z tych Hammerów jest crossoverem, tylko nie wiem który. H3 jest chyba taki mniejszy, nie? Ale wielkie to tam. Ktoś miał ostatnio na tej mapie chyba legowej. O, dobra, tu musimy skręcić. A tu koło kościoła jest miejsce? Jest, ale tu nie ma takiego placu, a my potrzebujemy plac mieć, nie? Tam u rolnika widziałem fajną miejscówkę, zajeżdżamy tam.
Policyjny, dobry, dobry. Chciałem go oglądać i zajechałem mu drogę po chamsku, ech. O, ktoś wziął tu rękę tego Volkswagena. Tutaj chyba się wjeżdżało. Tak. Tu. I tu jest taka szopa. Jezu. Tu musimy się jakoś ładnie ustawić, no. Nie ma dużo miejsca, powinno wystarczyć. O, tu jest taki ten podwórek. Ja się tutaj schowam, no. Można w tej szopie, ja wszystkich zaraz zbadam. No nie pchajcie się, to nie film porno jest, Boże! Dla wszystkich miejsca wystarczy, no! Zależy, która wersja. H1 to zdecydowanie nie jest SUV. No H1 za duża jest chyba na SUV-a. Żeby prowadzić H1 trzeba mieć chyba... A co to za... To nie jest SUV, to jest jakaś terenówka, rurowiec. Nie można takim się tutaj zlotować. Do widzenia. Ja powinienem mieć tutaj taki przycisk, nie? Naciskam na niego i zbanowany. Nie ma, on się nie nadaje, to musi być SUV, no. SUV-a każdy dostaje za darmo w tej grze nawet. Dobra. Zobaczmy. Policyjne. Z Jurassic Park tam widziałem. Zaczynamy. X5. To jest chyba X5, nie? Bo tu nie ma chyba innego SUV-a. To jest X5. BMW. Czarne. Ja nie wiem, jak tego, skąd on tego Cadillaca ma. Fajnie wygląda. Jest Cadillac, to jest Maserati. Ciekawe to Maserati jest. Fajne ma takie przednie światła z LEDów chyba, nie? Jakie szerokie kapcie. Dystanse wrąbane, nieźle. Ta BMW obniżona, porobiony jakiś. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu jest Range Rover. Policyjny, niemiecki chyba, nie? Jest jeszcze X6, tak? X6M. Dobra, tu mamy z Jurassic Park. Klasę G. Poszerzoną, nie? Poszerzony. Spoko wygląda w sumie, bo tak z tym malowaniem jest ciekawie. Podobny do tych samochodów z Jurassic Park. Oglądaliście Jurassic Park, czy nie? Tu mamy Volkswagena. Też bardzo ładny samochód. Ze spoilerem, proszę bardzo. Wyścigowy. Też go zrobiłem, 400 na godzinę można nim jechać. Jak się go dobrze zrobi. Tu jest, właśnie nie wiem, czy to jest Macan? Oj. Nie, to jest Cayenne, dobra, to jest Cayenne. Macan jest mniejszy, nie? Bardzo podobne są te samochody z wyglądu. Tylko Cayenne jest taki dłuższy po prostu. A Macan jest w pewnym momencie tak bardziej ścięty jakby. I tu mamy F-Pace chyba, tak? To się czyta tak. F-Pace Jaguar. Spoko. I tu jest jeszcze jeden Range Rover. Zajebiste są te Range Rovery z wyglądu. Strasznie mi się podobają. No i to jest mój Dodge. Też bardzo spoko. Taki toporny, kurde, Dodge. Dobra, jedziemy. Widzę, że ktoś tutaj na prowadzeniu chce prowadzić. Dobra, no to jedziemy w konwoju. Nie tak szybko, bo się pozabijamy tu. Oh yeah. A mówiłem nie pchać się. Dobra. Chodźcie sobie fotę zrobimy wspólną.
Musimy się zbić tak w kupę wszyscy. O właśnie. Ci. Zobaczymy teraz. Oh yeah. Kurde. Fajnie wygląda ten Cadillac. Tutaj jaka. Ten Cayenne taki zniszczony. Zobaczę od tyłu. Tutaj oczywiście się pchają. Ugh. Nie, ja wiem, że tutaj w Fordzie ciężko jest tak czasami jechać normalnie. Zwłaszcza jak niektórzy na klawiaturze grają, nie? Czy zrobię zlot z samochodów z syrenami? Widać, że ekipa w konwoju nie umie na spokojnie. Wiesz, to czasami faktycznie ciężko jest tutaj jechać normalnie. Zwłaszcza jak ktoś gra na klawiaturze. Te samochody... Synchronizacja czasami tu wariuje w Fordzie, czasami gdzieś tam internet laguje, no i tak to wygląda, nie? A ktoś może jechać właśnie spokojnie u siebie na komputerze, czy tam na konsoli, a u nas to wygląda jak wygląda, no i tyle. Swoją drogą, wiecie co, ja przeglądałem ostatnio, bo nagrałem ten film, gdzie mówiłem wam, że można za 4 złote grać w Forza Horizon 4, prawda? I tam mówiłem wam o tej aplikacji Xbox, bo teraz weszła ta... jak to się nazywa? Xbox Game Pass, ale na pecety, tak? Że możesz grać w jakieś tam gry, jak zapłacisz jakiś mały abonament. To jest też na tym... To jest też na Originie i na innych jeszcze tam platformach. Ale ciekawe jest to, że niektóre gry, które zawsze były na konsoli tylko i wyłącznie, teraz można zagrać w nie bez problemu na pececie, nie? I tak się zastanawiam teraz nad sensem konsoli w ogóle. No bo one są zrobione po to, żeby kasę czepać, nie? Ale też żeby, wiesz, żebyś nie musiał całego komputera kupować, systemu i tak dalej, tylko kupujesz jedną konsolę i masz wszystko w jednym pudełku. To taka trochę wygoda jest, nie? Z jednej strony. No i tanie to jest w porównaniu do peceta. Jakbyś miał taką Fordzę odpalić w 60 FPS-ach przy takiej grafice, no to na konsoli jest to łatwiej osiągnąć, nie? Tak się zastanawiam. Ustalasz prędkość w konwoju, jest kultura. Ej, patrzcie, jakie fajne oświetlenie ma ten Dodge. Wow! Zajebiste tylne lampy, nie? Już tak zawiało taką nowoczesnością. Zaraz przestanę być duchem. To będą się świecić na czerwono. Zobaczymy, jak to wygląda wtedy. O ty! Co wam to przypomina? Super to wygląda, bardzo mi się podoba. Nie wiedziałem, że one się tak oświetlają, te lampy z tyłu. Bardzo ładne. Z przodu tak normalne ma te światła, nie? Takie... Jak z jakiegoś Dodge'a Chargera czy coś. Ale tył jest taki... Mega oświetlony. Ja chyba wezmę sobie jakiegoś Chargera po tym wyścigu. Znaczy no, jeszcze przejdziemy sobie jeden. I ten. I potem wezmę sobie jakiegoś Dodge'a. I zobaczę, jakie on ma oświetlenie właśnie z tyłu. No ale ja sobie wziąłem tutaj takiego. Nawet nic przy nim nie grzewałem. Jeżdżę całkowicie standardowym. Nie jechałem nim jeszcze chyba ani razu wcześniej. Gdzieś go musiałem wylosować w jakimś wheel spinie i ten... I tyle, nie? Weź Challengera. O, Challenger też ma takie światła. Takie podłużne, nie? Z tyłu. Z tego, co kojarzę. Super to wygląda, mi się to bardzo podoba. Musi to... Wiecie co, jak jedzie się takim samochodem w nocy, to z tyłu musi zajebiście dużo oświetlać, nie? Na czerwono. Nawet w moim Volviaku, jak zahamuję, bo on ma takie światła z tyłu na, no, na bokach, nie? Na tych słupkach C. Słupki A, B, C. Na słupkach D bardziej, o.
na całych tych słupkach D. No i on tam no, dosyć dużo oświetla, nie? Jedziemy. Mogłem taką klasę wybrać od razu. I szutry. I poszli. Poszły konie po betonie. Znam po szutrze. Suwów chyba jeszcze nie robiliśmy nigdy z lotu, nie? Wiem, co musimy zrobić. Musimy zrobić pojedynek Mercedesy kontra BMW. Tak. Nie wiem, do której ligi się tam zapiszę. Czy będę w Mercedesach, czy w BMW. Nowe BMW są fajne, ale Mercedesy też lubię. Ostatnio mieliśmy pojedynek Mitsubishi kontra Subaru. Tak. No ale tym razem to ja biorę jakiegoś koksa. Nie no, robimy sobie samochody. O, zrobimy tak, że zrobimy sobie samochody w klasie S1. I fajnie będzie, nie? Tak. Mercedes kontra Audi? Nie no, BMW raczej. Chociaż Audi też tak rywalizuje. Tak, takie mamy wrażenie, że Audi to z Volkswagenem. Nie, Audi i Volkswagen to bracia są, to oni nie rywalizują ze sobą. Volkswagen to jest taki ten, to jest taki brat bardziej poważny, taki brat bardziej, wiesz, poukładany. A Audi to taki wariat jest, nie? No ale Audi kontra BMW też możemy kiedyś zrobić. Audi kontra Mercedes, ale dzisiaj jedziemy Mercedesy kontra BMW. O. Dojadę czy nie? Chyba nie dojadę. Woo, dojechałem! Oh yeah. O, Ford i Audi, dokładnie Kuba, no. Ford kontra Audi to też może być ciekawy pojedynek. Audi mamy dużo w grze. Fordów też jest dużo. Tak, to się może udać. No ale na tą chwilę zrobiliśmy sobie, myślę, że fajny zlocik w SUV-ach. SUV-ami się spotkaliśmy. I tak. Ja wziąłem swojego Dodge'a. Możemy później zrobić na przykład też pojedynek Chevrolet kontra Dodge. Nie? Wszystko można zrobić.